grupach młodzieżowych. Jest około 450 młodych adeptów piłki nożnej. W tym również mamy dziewczynki. Trening praktycznie zawsze staramy się tak konstruować, żeby było jak najmniej przestojów, jak najwięcej ćwiczeń z piłką i tak, żeby ten czas był w 100% wypełniony na tym, żeby rozwijać się technicznie. Tu trenują żaki, orliki, tramkarze, młodzik i juniorzy, starsi i młodzi, czyli wszystkie grupy młodzieżowe. Wszystkie grupy tutaj u nas skupiają się tylko i wyłącznie na technice indywidualnej zawodnika. Gdzieś tam podchodzimy do każdego zawodnika indywidualnie, chcemy, żeby rozwijali się jak najlepiej, więc tutaj główny nacisk jest na technikę, na zawody, grę jeden na jeden w ofensywie, jak i w defensywie. Bardzo, bardzo na to zwracamy uwagę w każdym roczniku, to nie jest tylko na przykładzie tej grupy, ale każdej naszej grupy, zaczynając od najmłodszych chłopców. Lubię mecze i strzelanie do bramkarzowe. Dużo wygrywamy. Ostatnio pół roku graliśmy i żadnego meczu nie. Jak Wam się podobają treningi tutaj? Fajnie. A co najbardziej się podoba? Mecze. Często kontaktujemy się i z trenerem pierwszego zespołu, z koordynatorem, gdzieś tam ustalamy wszyscy te treningi, więc praktycznie cała akademia trenuje w podobny sposób i staramy się grać w podobnym układzie. Bardzo mi się podobają treningi prowadzone przez naszego trenera. Są takie, jakie lubię. Nie lubię biegania czy coś. Wolę zawsze się pobawić piłką, gdzieś porobić jakieś zwody, podania. To jest to, co lubię. Bardzo dobry pomysł. To dużo daje i im więcej kontaktów z piłką, to oczywiście się da więcej nauczyć. Tak? No i trener to bardzo fajnie się trochę z trenerem, no i ogólnie fajnie. Super dogadujemy, gramy tym razem już długo, 3-4 lata. No i już jesteśmy generalnie bardzo dobrze zgrani. Jesteśmy grupą przyjaciół poza boiskiem. Chodziliśmy do jednej podstawówki wszyscy, teraz się rozdzieliliśmy na gimnazja, ale dalej mamy między sobą dobre stosunki. Jesteśmy prawdziwą drużyną, nie tylko na boisku, ale też poza nim. Odpowiedzialność społeczna firm w ostatnim czasie nabiera nowego znaczenia. Jest coraz bardziej istotna dla firm. Zapraszamy firmy, zachęcamy je do zaangażowania się w nasz projekt, w organizację czasu wolnego dla naszych dzieci, w ich rozwój fizyczny. W ramach pakietów sponsorskich dotyczących Akademii Dziecięcych stworzyliśmy 5 filarów o odpowiednim stopniu zaangażowania finansowego. W ramach tych pakietów są różne świadczenia reklamowe dotyczące czy to imprez zorganizowanych specjalnie dla dzieci, czy ogólnie imprez zorganizowanych przez klub. Dodatkowo oczywiście ekspozycja logotypu sponsora. Tak jak powiedziałam, w najwyższym pakiecie jest to nazwa sponsora w nazwie drużyny młodzieżowej. Nasze klasy sportowe, gimnazjum na ulicy Dębowskiego, numer 19, i liceum na ulicy Spółdzielczej 2A, numer 11. Mamy również swoje oddziały w Żurawinie. Tam też jest około 50-60 młodych adeptów. W Smolcu w Mokronoskach tam mamy zajęcia z przedszkolakami. Najmłodszy jest rocznik 2010, czyli czterolatkowie. Na dzień dzisiejszy jest wielu zdolnych chłopców. Mam nadzieję, że jak największa ilość chłopców będzie grała i zasilała pierwszy zespół Ślęzy Wrocław i mam nadzieję, że z roku na rok tych wychowanków naszych będzie coraz więcej, a z biegiem czasu to wszyscy nasi chłopcy z Akademii będą grali w pierwszym zespole. Zawsze chciałem być piłkarzem, bo po prostu mnie piłka pociąga. Piłka mi się bardzo podoba, lubię też, ja w szkole sobie radzę w miarę dobrze. I jeszcze się nie zdecydowałem, ale piłka nożna mi się bardzo podoba i może bym chciał zostać w przyszłości piłkarzem.
To jest moje marzenie, zostanie piłkarzem. Wiadomo, to jest długa i ciężka droga, żeby nim zostać, ale byłoby bardzo fajnie, jakbym nim został. W tej chwili nasze akademie dziecięce trenują na wynajętych obiektach, dlatego poczyniliśmy pierwsze kroki zmierzające ku budowie własnego kompleksu sportowego. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, dlatego wierzę, że już niedługo zaczniemy trenować na własnych, nowoczesnych obiektach sportowych.